No, oczywiście wygramy. Tak 1-0, delikatnie, albo 2-1. Ja niestety nie będę mógł oglądać, bo będę w pracy, wyszło, ale będę śledził w radiu. Zobaczymy. No co mogę powiedzieć? Może wygramy, może nie. No teraz jest kontuzjowany Lewandowski, Świderski, bez nich tego trochę ciężko będzie. Ale może coś tam się uda chłopakom wykombinować. Brak tych dwóch zawodników, którzy są dość kluczowi właśnie w naszej rozgrywce, jeśli chodzi o naszą reprezentację polską, to no cóż można powiedzieć, liczmy na to, że wszystko się uda w najlepszej myśli. Ja jestem ze strony korzystnej, że wygramy 2-1 chociaż. Dziękuję.